Witam serdecznie z południowej Florydy, z tej strony Jaśmin i dzisiaj będzie o zaginięciu Lisanne Froon i Chris Kremens. Sprawa, którą dzisiaj będę omawiać, na dobrą sprawę nie ma nic wspólnego ze Stanami Zjednoczonymi. Przyznaję się bez bicia. Dwie dziewczyny, Chris Kremens i Lisanne Froon, one były Holenderkami. Zaginęły w Panamie w 2014 roku. I jeżeli zapytacie się, no dobrze, ale to jest właściwie vlog o Stanach Zjednoczonych, czemu ja o tym mówię? Dlatego, że sprawa mnie, znaczy ona jest szokująca, jest bardzo poruszająca, jest czasami nawet wzruszająca, a nigdzie nie znalazłam właściwie żadnych artykułów, żadnych materiałów po polsku na ten temat. Bo myślałam sobie, że polskojęzyczni widzowie lub słuchacze, w zależności od tego, czy oglądacie mnie, czy słuchacie, też zasługują, żeby to poznać. Być może będziecie mogli sobie podyskutować, być może wyciągniecie jakieś ciekawe wnioski, a być może się czegoś właśnie od tego nauczycie. O czym właściwie to jest? Zacznijmy od początku, bo to wiadomo, że chodzi o dwie dziewczyny, które zaginęły w Panamie, ale najpierw porozmawiajmy o tych dziewczynach. Więc Chris Kremers to była, miała 21 lat, ona była taka ruda, wesoła, była utalentowaną aktorką, studiowała historię sztuki w Amsterdamie, one właściwie obie były Holenderkami, to już wspominałam, ale studiowała historię sztuki w Amsterdamie, lubiła sobie posłuchać Pearl Jam, była wielką fanką Red Hotów, więc tak, na pewno sporo ludzi miałoby z nią coś do pogadania, powiedzenia, ona była taka bardzo żywiołowa. I miała przyjaciółkę, to była jej współlokatorka, bo ona mieszkała w akademiku, miała współlokatorkę Lisanne, która była od niej rok starsza, więc miała 22 lata właśnie w chwili zaginięcia. Lisanne była brunetką, była bardzo wysoka na przykład. Tym się odznaczała, że miała 1,84 m wzrostu. To jest sporo jak na dziewczynę. Ona była właściwie, Lisanne była taka spokojniejsza, jeżeli o to chodzi, taka mniej wyrywna. Ona studiowała psychologię, interesowała się fotografią, no i grała bardzo dobrze w siatkówkę. Więc one się świetnie przyjaźniły, takie papuszki, nierozłączki, razem też pracowały w takiej kafejce w Amsterdamie, żeby dorobić. I obydwie miały taki cel, żeby coś dobrego zrobić do świata. Żeby pomóc jakimś biednym dzieciom, zainteresować jakąś fundację. Każdy, kto miał 20 lat, gdzieś tam studiował, miał jakieś takie inklinacje. To jest taki wiek, kiedy po prostu chce się zbawiać świat i to jest całkowicie zrozumiałe i nawet potrzebne. I one sobie pomyśliły, że pojadą do Panamy i tam będą uczyć dzieci, ale na to potrzebowały pieniędzy, bo rodzice powiedzieli, że taką nie dadzą. I ciężko pracowały przez 6 miesięcy, żeby zarobić sobie na tą podróż. No i dozbierały sobie w końcu, w marcu, od koniec marca 2014 roku, wyleciały z Amsterdamu. Tutaj właśnie widać zdjęcie z lotniska, tu się właśnie pożegnały z rodzinami i to był właśnie ostatni moment, kiedy te rodziny widziały ich żywe i one widziały rodziny. Ale nie uprzedzajmy faktów. No i ich celem było takie miasteczko, które nazywa się Boget chyba, to się tak czyta, Boket. Czytajmy Boket, ja nie wiem, czy to jest poprawna wymowa, jeżeli ktoś zna jak lepsze, jak to tak na dobrą sprawę się powinno wymawiać, to poprawcie mnie w komentarzach. To jest południowa Panama. To jest takie miasteczko leżące w głębi dżungli, tylko nie myślcie sobie, że to jest jakiś koniec świata i tam tylko jakieś takie chaty z liści pobudowane, bo tam na przykład mieszka bardzo dużo obcokrajowców. To jest takie miejsce w Panamie, że jak sobie ludzie myślą sobie, o, przeprowadzę się na starość na przykład do Ameryki Południowej, sobie tam albo do Środkowej, albo gdzieś tam, to bardzo często właśnie wybierają Panamę i tam sobie kupują dom i tam w ogóle jest sporo obcokrajowców. I one są, więc to jest w miarę bezpieczne takie miejsce. Zdarzały się nam jakieś zaginięcia, jeżeli kiedykolwiek zaczniecie się interesować tą sprawą bardziej, dotrzecie do źródeł, a źródła zresztą zawsze podane w opisie, to tam możecie dotrzeć, że tam były gdzieś tam kiedyś jakieś zaginięcia różnych ludzi, no ale to zawsze się zdarza wszędzie, tak? Więc to ja bym tego nigdy nie powiązywała. Miały się zatrzymać, zatrzymały się zresztą u takiej rodziny, to tak troszeczkę właśnie jak na wymianie studenckiej, że jakaś rodzina można ich przyjąć, więc nie mieszkał w żadnym hotelu, w niczym takim, mieszkał u rodziny, która tam rezydowała. I miały uczyć w takiej szkole językowej, miały uczyć jakiegoś języka, nie wiem za bardzo jakiego języka, bo chyba angielskiego. One były Holenderkami, tam się mówiło po hiszpańsku. Ja nie sądzę, że było jakieś wielkie zapotrzebowanie na holenderski, więc domyślam się, że prawdopodobnie angielskiego, ale to też nigdzie nie zostało powiedziane, więc to jest mój domysł. Szkołę prowadziła zresztą Amerykanka, więc mam przynajmniej jakieś powiązanie z Ameryką, przynajmniej tyle. No i dziewczyny przyjechały. Ta rodzina tam po prostu ich tam dała im jakiś tam pokój, cokolwiek, rozpakowały się tam trochę, no i poszły do tej szkoły.
ponieważ bardzo się cieszyły, że zaczną od razu pracować. Bo taka była umowa, że na chyba następnego dnia miały zacząć pracować. No i ta Amerykanka je przyjęła, powiedziała, że ona się bardzo cieszy i w ogóle, ale coś tutaj się pozmieniało i one muszą przez tydzień czekać. One nie mogą zacząć od razu, tylko muszą przez tydzień coś ze sobą zrobić, bo po prostu no w tym momencie nie wiem, czy nie ma wakatów, czy była jakaś inna kwestia i po prostu nie może przyjąć od zaraz, nie do pracy. No to takie rzeczy się zdarzają, każdy kto zmieniał pracę chociaż parę razy to wie, że czasami są jakieś obsuwy. Dziewczyny były na to bardzo złe, to szczególnie Liza, tam jakieś pamiętniki znaleźli czy coś takiego i on tam pisał w tym pamiętniku, że jest strasznie sfrustrowana. Być może powodem było to, że one właśnie chciały sobie dorobić trochę w tej szkole, tam uczą te dzieci i później chciały gdzieś tam jeździć, coś tam zwiedzać, czyli taki walk and travel, taka studencka zabawa. No i nie mogły zacząć od razu pracy, więc tak powiedziawszy szczerze, musiały gdzieś tam siedzieć i nic ciekawego nie robić. No ale pogłówkowały, no to co tu robisz, to są piękne, korzystne tereny, dżungle, jakieś szlaki wycieczkowe i tak dalej, no to pojedźmy na wycieczkę. No i sobie zrobiły to, co powinna zrobić dwie młode dziewczęta w środowisku nieznanym, więc znalazły przewodnika, opłaciły tego przewodnika i umówiły się z nim, że spotkają się z nim 2 kwietnia. To, co ja mówię, to zaczyna być teraz istotne, że 2 kwietnia się z nim spotkają i on je zabierze na ten szlak, na który strasznie chciała zwiedzić. Ten szlak nazywa się Pianista, The Pianist. To jest taki szlak właśnie po górach, tam gdzieś tam właśnie w okolicy. Podobno jest bardzo piękny, jest bardzo malowniczy. I teraz są różne źródła, bo podobno tam 2 godziny w ogóle zajmuje, żeby to przejść. Znaczy tam można przejść jeszcze chętnie dalej, tylko że 2 godziny do jakiegoś takiego punktu widokowego czy cokolwiek. I niektórzy mówią, że jest bardzo trudny, a niektórzy mówią, że jest bardzo łatwy. Ja dotarłam raczej do takich informacji, że nie jest bardzo łatwe, że to taka troszeczkę tak jakby, no tak jak przechadzka po Tatrach, bo tam nie trzeba się ani super wspinać, ani nie mieć jakiegoś super sprzętu, tylko on bywa niebezpieczny w momencie, kiedy są jakieś deszcze, bo po prostu tam to jest klimat tropikalny, to po prostu nie ulewa, to tam to wszystko się robi podmokłe i od razu takie obsuwa się błoto, więc tam wtedy jest niebezpiecznie i nie powinno się chodzić. Więc ludzie, którzy mówią, że jest niebezpieczny, to prawdopodobnie mówią o tym momencie, kiedy jest jakaś pora deszczowa. Pamiętajmy też o tym, że to jest oczywiście dżungla tropikalna, więc to nie jest taki spacerek, jak nawet powiedziałam, że to Tatry, to też nie jest spacerek, bo to jest upał, to zupełnie jest inny klimat. Każdy, kto kiedykolwiek był w tropikach, to wie, że no, różnica jest potworna, to trzeba się do tego przygotować. No więc one dopiero co przyjechały i chciały pójść na wycieczkę. No i okej. Okay. Zaczyna się ciąg bardzo dziwnych zdarzeń, które wielu ludzi naprawdę nie może zmrużyć przez nie oka. I kombinuje, co tu się podziało. Ja Wam to przedstawię jak najokładniej, jak potrafię. Więc 1 kwietnia, więc 2 się mówi z przewodnikiem, 1 kwietnia nie wiadomo, co się stało, że one wstały rano i stwierdziły, że one same pójdą na ten szlak. Przewodnik był opłacony, już był umówiony. Dlaczego one nagle stwierdziły, że same tam pójdą, to nikt tego nie wie. Najpierw podobno poszły na jakieś śniadanie do knajpki, tam spotkały 2 młodych dżentelmenów, młodych mężczyzn, też z Holandii, z którymi się tam się zaprzyjaźnił, zjadł sobie jakieś tam śniadanie. Ci panowie nigdy później nie są wspomniani. Ja widziałam gdzieś jakieś zdjęcia, jak się interesowałam tą sprawą, nawet widziałam zdjęcia tych Lizany i Chris z tymi chłopakami, ale to było jakoś szybko zdjęte z sieci, no bo, no nie wiem, tam za dużo ludzi się chyba zaczęło interesować tą kwestią, tym śledztwem. I prawdopodobnie panowie nie chcieli być posądzani jakichś złych rzeczy, ale wiem, że oni zostali przesłuchani przez policję, więc okazało się, że oni są niewinni. No i ona sobie tam zjadły śniadanie, widać, czy tam sporo Holendrów, jak tam 2 Holendrów spotkały tak przez przypadek, to musi tam być jakieś takie miejscówka wakacyjna dla Holendrów albo coś takiego, tak mi się wydaje. No i spotkały tych Holendrów i po tym śniadaniu udało się na ten szlak. Pogoda była piękna. Jakby się ktoś pytał, było 30 stopni Celsjusza, było strasznie wilgotno i było strasznie duszno, więc tak bym powiedziała pogoda dla fanatyków, bo ja bym tak wolała w klimatyzacji siedzieć. Się dlatego głównie nagrywam z domu w tym momencie, bo jest lato i właśnie tak jest, uparno, duszno, parno, duszno i 30 parę stopni, to można dostać udaru. No ale one były młode, dzielne, więc poszły na wycieczkę. I jest pierwsza kontrowersja, to jest taka, że, czy właściwie już druga, bo nie wiadomo, dlaczego poszły bez przewodnika. Druga jest taka, że nie wiadomo, jak się dostały na ten szlak.
bo od tej miejscowości na ten szlak to trzeba się jakiś tam kawałek przyjechać i nie wiadomo za bardzo, jak one tam dotarły. Wiadomo, że nie były w stanie tam dojść, albo musiał je ktoś podwieźć, może ci panowie z tego śniadania, albo musiał wziąć taksówkę, albo musiał wziąć autobus, a nie ma żadnych świadków, więc nie wiadomo, co się stało, dlaczego, ale dotarły na ten szlak jakoś, nie wiem, przeleciały, nie wiem, cokolwiek zrobił. Miały ze sobą opala fotograficzne, miały ze sobą telefony komórkowe, miały porządne buty, miały kilka butelek wody, jakieś tam przekąski. W ogóle Lisanne miała plecak, może tak, miała plecak taki niebieski. No i sobie tam szły na ten cały szlak, robiły sobie zdjęcia. Głównie Lisanne robiła zdjęcia Chris, bo to był jej aparat w końcu. Jeżeli ktokolwiek będzie komentował ich ubiór, że niedługie spodnie i że w ogóle dlaczego tam nie ma sztormiaka i takie rzeczy, to przypominam, że w 30 paru stopniach wilgotności powietrza około 85% nie da się tak wytrzymać. I ja wiem, że to nie wygląda na specjalnie zdrowy strój do chodzenia góry. Ja się z tym po części zgadzam, ale w praktyce to one by nie wytrzymały naprawdę w niczym bardziej okutanym. Więc one tam chodziły. No tak widać, że świetne humory miały, robiły mnóstwo różnych ciekawych zdjęć, pokazywały i tak dalej, czy po prostu wszystko było w porządku. Żadnych zdjęć oczywiście nie było na żadnych, nigdzie nie publikowano, nie wstawiały tego od razu na Facebooka, nic innego takiego. Jak się te zdjęcia znalazły w posiadaniu moim i wszystkich innych, to za chwilę. Więc na razie idźmy sobie tak chronologicznie. No i tak porobiły. I ostatnie zdjęcie było zrobione o godzinie 14. I teraz przechodzimy do 2 kwietnia. Wiem, to była taka przerwa dramatyczna. Więc 2 kwietnia pan przewodnik się stawił na spotkanie. Tak jak mówiłam, on był przewodnik, pan przewodnik był wynajęty. No i zapłacony, nie wiem czy po części. Ja wiadomo za bardzo ile zapłacony, bo źródła podają, że od 10 dolarów do 100 dolarów, więc nie wiem ile one mu w końcu zapłaciły. Coś tam dostał w każdym razie. I one się nie stawiły na to spotkanie z wiadomych względów, bo już nie za bardzo były w okolicy, o czym on nie wiedział. No i się tak rozejrzał i się zmartwił. Zmartwił się i stwierdził, że zobaczy, co się z nimi dzieje. No, nie wiem, czy był opłacony, mógł mieć to gdzieś i pójść do domu, ale uczciwość ludzka mu nie pozwalała. Więc poszedł do domu, w którym one mieszkały, widocznie po prostu podały mu adres, no i zapytał się tej rodziny, gdzie są te dziewczyny, czy one zespały, czy coś się z nimi stało, czy one odwołały, czy nie wiem, coś jest nie tak, czy nie wiem, może im się nie podobał ten przewodnik, nie wiem, bo może po prostu chciały pójść same, bo uważały, że ten przewodnik jakiś straszny, bo nie znały jego, przestraszyły się na przykład akcentu, bo ich hiszpański nie był najlepszy, do tego już nie dojdziemy. No i ta rodzina powiedziała, nie ma tych dziewczyn, nie wróciły na noc. No i powoli zaczęli tam wyjaśniać sobie sytuację i się okazało, że one wyszły rano właśnie w góry. No i przewodnik się strasznie zdenerwował i nie zdenerwował w sensie wkurzył na to, że mu klient uciekł, tylko się przestraszył, co się stało. No ta rodzina to się przestraszyła, właśnie widać było, że to tak specjalnie oni o te dziewczyny nie dbali. Po prostu dali tam jakieś miejsce im do spania, ale to nie był jakiś nadzór policyjny. No i próbowali zgłosić zaginięcie na policję, no ale wiadomo jest, że tam no nie minęło właściwie, no minęło trochę więcej niż właśnie 4 godziny, od kiedy były widziane po raz ostatni, więc ta policja nie bardzo chciała to zgłoszenie o zaginięciu przyjąć. W końcu to przyjęli o godzinie 9 wieczorem. No a ta 9 wieczorem to był bardzo niefortunny czas, dlatego że no jest ciemno, a to jest dżungla i tak nie za bardzo jak to jest, nie za bardzo jest to zorganizować przeszukiwania. Przeszukiwanie zorganizowała taka grupa farmerów. Właśnie brat tego przewodnika był farmerem, takim rolnikiem. I on po prostu zwołał paru chłopaków i po prostu tam poszli w las szukać tych dziewczyn. No znali ten szlak, znali bardzo dobrze tą okolicę, więc mogli sobie na to pozwolić. Panamska policja podała, że w ogóle w nocy wysłali grupę poszukiwawczą. Ja dodałam do siebie, że to jest absolutnie nieprawda, że tam w ogóle żadna policja nigdzie nie poszła w nocy, że to poszli właśnie tylko farmerzy, tacy ludzie dobrej woli, tak to nazwijmy. Dla usprawiedliwienia podam, że po pierwsze to Panama, a po drugie to małe miasteczko było, to oni mogli po prostu nie mieć tak dużej ilości policjantów, żeby tam zorganizować jakieś poszukiwania, bo to chyba tam dość sennie jest i wakacyjnie. No, ale farmerzy wrócili, chłopaki wrócili z lasu, no i nic nie mogli znaleźć, nic nie znaleźli.
No więc 3 kwietnia to już poszukiwania ruszyły pełną parą, nawet był helikopter, patrolował ten las z góry, patrzył, no ale dalej nic nie znaleziono. 8 kwietnia, przypominam, one zaginęły 1 kwietnia. 8 kwietnia przylecieli rodzice do Panamy, do tego miasteczka, razem z detektywami z policji holenderskiej, bo widocznie policja holenderska nie ma problemu, żeby wysyłać swoich oficjeli na razem właśnie, jeżeli obywatel zaginie. I także mieli ze sobą 12 specjalnie wyszkolonych psów, takich specjalnych właśnie do przeszukiwania śladów. Te psy to akurat nie na wiele się zdały, dlatego że się okazało, że właśnie panowie podczas szukania i tak dalej, to zadeptali mnóstwo śladów. No to dżungla mimo wszystko, więc tam te psy to tam niewiele mogły. Trochę tam poniuchały, trochę poszukały. Znaczy trochę się przydało oczywiście, tylko po prostu to nie były takie warunki, żeby te psy były jakoś tam specjalnie użyteczne. No i rodzice razem z tą grupą poszukiwawczą, to oni przylecieli 8 i od razu w nocy z 8 na 9 w nocy spędzili całą noc w dżungli i tam na dobrą sprawę po prostu siedziała cała grupa poszukiwawcza i w tej dżungli dawała sygnały, bo podobno w nocy jest jakoś tam, nie wiem, łatwiej wysyłać te sygnały, na przykład świecić latarką i oni na przykład puszczali racę, jakieś tam błyskali, nawoływali, oświetlali tą okolicę reflektorami, czyli robili te wszystkie rzeczy, które się powinno robić. Jeżeli czegoś nie wymieniłam, to oni pewnie tak to robili, bo to jakaś grupa specjalistów przyjechała, więc to jest jakiś tam system, który oni mają i tak to wygląda. Nic to nie dało. Rodzice razem z grupą poszukiwawczą, rodzice, to jest bardzo ważne, rodzice siedzieli z grupą poszukiwawczą i jeszcze spędzili tam dodatkowo 4 nocy, więc w sumie spędzili 5 nocy w dżungli. Dziewczyny się nie odezwały, nie można było znaleźć nic, żadnego śladu. No i tak na dobrą sprawę w końcu daje sobie spokój, no bo no co można zrobić, nie? No i teraz znowu przeskok czasowy, 14 czerwca, więc 2,5 miesiąca po sytuacji, po zaginięciu tych dziewczyn praktycznie, 1 kwietnia, 14 czerwca, taka grupka lokalnych farmerów, która miała jakąś pole nad rzeką, nie wiem co oni uprawiali, ryż chyba, ale nie trzymajcie mnie za słowo, pracowała sobie ciężko i w pewnym momencie stwierdzili, że oni się pójdą uchłodzić nad tą rzekę. To było w górze rzeki w ogóle od tego, gdzie te dziewczyny były. No i sobie tam się chlapali, pili, sobie coś tam odpoczywali i nagle zobaczyli coś dziwnego, niebieskiego tam leżącego z boku. I odkryli, że jest to, podeszli i zobaczyli, że jest to plecak. I tak, to był ten plecak Lisan, który ona ze sobą miała. Tylko, że on był w dziwnym miejscu. On był w bardzo dziwnym miejscu, bo to było 6,5 mili od miejsca ostatniego zdjęcia. I na dobrą sprawę 6,5 mili to jest bardzo daleko, bo policja podawała, że to jest 8 godzin piechotą. Jeżeli ktoś mi powie, że 6,5 mili, to właściwie można przejść w godzinę. Tak, ale nie w gęstej dżungli. Więc to podobno było jakieś takie dziwne. No i to, że było to w górze rzeki. To też jest jakaś ciekawostka, że podobno ta rzeka w ogóle płynie, że ona zmienia bieg czasami w zależności jak są jakieś tam powodzie, czy gwałtowne opady, czy jest jakaś właśnie, jakieś takie tematy. Ja się na tym nie znam. Wiem, że oglądałam różne tam właśnie wywiady, czy tam wypowiedzi różnych specjalistów, gdzie tak to jest możliwe, żeby ten plecak tam po prostu popłynął z prądem i żeby oni ten plecak znaleźli. Panowie farmerzy plecak od razu zabrali i oddali policji. Głównie dlatego, nawet nie przeszukiwali, dlatego że po prostu ta sprawa się zrobiła w Panamie bardzo głośna, bo te dwie młode dziewczyny w końcu i na dobrą sprawę, no to tragiczna sytuacja, Panama się tam starała zachęcić turystów i obcokrajowców, więc tam wszyscy byli zaangażowani w to szukanie, tam proszono bardzo, żeby wszyscy mieli oczy dookoła głowy, patrzyli na wszelkie możliwe ślady. No więc oni to zgłosili na policję. Policja tworzyła ten plecak, no już była pierwsza niespodzianka. Już kolejna teoria spiskowa dookoła tego plecaka w ogóle jest. Jest w plecaku znaleziono, co następuje. $83 amerykańskie, znaleziono dwie pary przeciwsłonecznych okularów, znaleziono także dwa telefony komórkowe, aparat fotograficzny, jakieś przekąski, o dziwo, i dwa staliki. I to wszystko było bardzo ładnie poukładane, to nie było tak wypchnięte na chama, tylko to wszystko było tak zorganizowane i tak dalej, jakby się ktoś właśnie pakował gdzieś na jakieś wyjście. I wiem, czy do teorii spiskowej zaraz dojdziemy, a te staniki to w ogóle był straszny dym, tam widziałam jakieś tam foła internetowe i tak dalej, się ludzie kłócili, że to, że one miały zdjęte staniki, to znaczy, że o Boże drogi, ktoś się tam molestował.
Jako kobieta mieszkająca w tropikach, domniemam, że to niekoniecznie o to chodziło. Bo jeżeli one naprawdę. One przeżyły ileś tam dni w dżungli. Nas powiem, dlaczego przeżyły ileś tam dni w dżungli. I na dobrą sprawę był cały czas w tych samych przepłuconych ciuchach, to każda kobieta wam potwierdzi, że zdjęłaby ten stanik w jakimś momencie. Co by go zdjęła, bo już by nie mogła wytrzymać. To są naprawdę upały i tak dalej, otarcia, nieważne. W każdym razie to nie ma w tym nic dziwnego, że te staniki zdjęły i włożyły do plecaka. No i to było pierwsze znalezisko, ale to nie było ostatnie, dlatego że w pewnym momencie tam ludzie zaczęli szukać, ci rodzice tam przebywali w tej Panamie przez jakiś czas, co jakiś czas wracali do Holandii, później przyjeżdżali znowu i tam próbowali znajdować ślady, no ale ponieważ wszystkie znaleziska, wszystkie jakieś takie elementy były znajdowane przez jakichś właśnie postronnych ludzi, no to na dobrą sprawę te ślady były właśnie zadeptywane bardzo mocno i tam nie ma za dużo jakichś informacji, no ale to właśnie taka sprawa. I znaleziono po kilku ileś tam dniach, tygodniach, to w zależności jak są źródła, bo źródła po prostu podają tak różne rzeczy. Znaleziono przede wszystkim dwa buty. I tak, jeden należał do Chris, jeden należał do Lisanne. I w jednym bucie tkwiła stopa, więc już wiadomo, że już się robi niefajnie. Znaleziono także część kości biodrowej razem ze skórą. Znaleziono fragment żeber, tak się gdzieś doczytałam. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam, ale doczytałam się, że gdzieś był fragment żeber. No i także fragment kości nogi, nie wiem, czy to była kość udowa, czy to był piszczel, ale fragment kości nogi, o tym też za chwilę będzie. Więc oni poznajdowali jakieś takie fragmenty, no ta kość, no te żebra to tam trochę zepsuły nastrój i ta kość biodrowa, no ale to jeszcze powiedziane było, że to może one jeszcze żyją, może tylko są ranne, może tam potraciły nogi, no nie wiem, no tak jakieś były teorie, ci rodzice byli też bardzo zdesperowani, żeby je znaleźć, znaleźć tą resztę, no jakieś takie fragmenty dziwne, co się z tym dzieje. No ale śledczy się dorwali do tego plecaka i zaczęli grzebać. Pierwszą rzeczą, którą tak na dobrą sprawę wzięli sobie i sprawdzili, to były te telefony. Te telefony oczywiście to były rozładowane do sześcianu. Jeden to był Samsung, drugi to był iPhone. Ja wam zrobię zaraz taki wykres, co się na tych telefonach znaleźli. Ale powiem tylko tyle, że Samsung należał do Lisanne, czyli tej wysokiej brunetki. iPhone należał do Chris, czyli tej mniejszej i rudej. I to jest zadziwiające, bo po prostu jakie dane oni w tych telefonach wyczytali, bo ja nawet nie wiedziałam, że takie rzeczy można z telefonów wyczytać, ale widać można. I to po prostu jakoś tam trochę im zajęło w ogóle, żeby złamać te wszystkie jakieś tam zabezpieczenia, żeby to w ogóle się tam dostać do środka, ale złamali. Ja wam teraz pokażę wykresy, ja będę je omawiać na wszelki wypadek, jakby mnie ktoś tylko słuchał, a nie oglądał, to będę wam mówić, co widzicie na ekranie i o co tam chodzi. Jak widać, to po prostu po jednej stronie mamy daty, po prawej stronie mamy jeden telefon i drugi telefon. Ja wam powiem dokładnie, co się z tymi telefonami działo, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe i to wnosi coś do sprawy. Więc 1 kwietnia, jak wiecie, mówiłam o tym wcześniej, został ostatnie zdjęcie z tego aparatu, co znaleźli. O tym aparacie też za chwilę. To było zrobione o godzinie 14. O godzinie 16.30 była pierwsza próba połączenia ze 112, z iPhone'a było 16.51, czyli musiało się coś około 4 stać. Nie wiadomo, co się stało, ale coś się musiało stać, bo była próba dodzwonienia się na jakiś numer ratunkowy i to jest tragiczne wręcz, ale one nie miały żadnego zasięgu. Gdzieś, gdzie były, w tej dżungli, po prostu nie było absolutnie żadnego zasięgu, one nie miały żadnego dostępu do niczego. I próbowały grzecznie, ale nic z tego nie wynikało. No i nawet jak ja wam to prześledzę, to po prostu pamiętajcie, zero jakiegokolwiek zasięgu, niczego. 2 kwietnia o godzinie 8 była próba połączenia się z Samsunga, natomiast było więcej prób połączenia się z iPhone'a, czyli o godzinie 6.58 rano, później o 10.52 to próbowały to Chris, no załóżmy, że to Chris, bo to był jej telefon, więc próbowała ze 112, z 911 się połączyć, bo już one nie były obydwie pewne, który numer alarmowy działa, to też nauczka dla wszystkich na przyszłość, żeby sobie takie rzeczy sprawdzać, zanim się wyjedzie do danego kraju, czy jest 112, czy 911, bo to niekoniecznie. I o godzinie 13.56 iPhone został włączony, ale w tym samym praktycznym momencie było trzęsienie ziemi w Panamie.
właśnie w tym rejonie. Było na tyle silne, znaczy nie było jakoś straszliwie destrukcyjne, ale było na tyle silne, że było odczuwane i one musiały to odczuć. I ona w tym momencie, no Chris prawdopodobnie, bo to był właśnie jej telefon, zaczęła dzwonić właśnie 112, 911 na wszystkie numery i wtedy stał się cud, raz się stał cud, że się dodzwoniła na 112 na kilkadziesiąt sekund. Było to połączenie aktywne. Jakiś tam złapała jakiś zasięg, czy to właśnie przez to trzęsienie ziemi, czy przez cokolwiek innego. Natomiast nic nie zostało nagrane, nie było powiedziane, żadne słowa nie padły. I też wydawało mi się, że w takim wypadku powinna wieża zczytać położenie tego telefonu z innym GPS-u. Ale z żadnych raportów nie wynika, że im się, że po prostu takie coś nastąpiło, więc być może połączenie było za krótkie, coś było nie tak z tym telefonem, nie wiem do końca. Natomiast no, przynajmniej raz się połączył, to był jeden jedyny raz. Jeden jedyny raz, kiedy udało im się cokolwiek z tego próbowania połączenia cokolwiek zrobić. 3 kwietnia, my już wracamy do 3, już przechodzimy do 3 kwietnia, jak wiadomo, zaczęły się poszukiwania, zaczęła latać helikopter, co jest odznaczone właśnie na tym cudownym wykresie. I o godzinie 9:32-33 były próby połączenia się właśnie ze 112 z Samsunga. I o godzinie 16 był w ogóle włączony telefon, bo wcześniej w ogóle miały coś takiego, że one trzymały te telefony mniej więcej włączone. Teraz zaczynały je wyłączać. 3 kwietnia zaczynało oszczędzać baterie i wyłączać, co jest oczywiście mądrym podejściem, bo wiadomo, jak te smartfony trzymają baterie, to ledwo to się trzyma. iPhone o godzinie 13:51 była próba połączenia, no i o 16:19 także włączenie telefonu, więc po prostu doszły do wniosku, musiały dojść wspólnie, że to nie ma sensu, że lepiej to wyłączyć, bo jak nie ma zasięgu, to i tak do nich nikt nie zadzwoni i nawet nie zczytają tego GPS-a. I też ustaliły sobie, było bardzo mądre, znaczy nie bardzo im się to przydało, ale było bardzo mądre, że będą włączać te telefony w określonych godzinach, 2 razy dziennie i będą po prostu próbować dzwonić. Być może któraś z nich gdzieś tam szła na jakąś wyższą górkę, bo tam właziła na drzewo, żeby spróbować złapać zasięg. I to nie jest głupie. Nie jest głupie na przyszłość. Natomiast, no jak mówię, no im się to za bardzo ta mądrość nie przydała. Chociaż myślenie było prawidłowe. 4 kwietnia, jak widzicie, iPhone był już kompletnie wyłączony. iPhone, no to nie wiem, jaka jest różnica między iPhone'em a Galaxy, ale mój iPhone zazwyczaj to ledwo zipie tam po paru godzinach, więc rozumiem, że ten to już w ogóle tam zdychał. No i jeżeli chodzi o Samsunga, no to właśnie o 10:16 była próba, o 13:42 była próba, 5 kwietnia znowu Samsung, 10:50, 10:51, 13:37, więc naprawdę prawie, że dokładnie co do minuty ponawianie prób komunikacji, natomiast znowu brak zasięgu, brak jakiejkolwiek możliwości połączenia. iPhone było włączenie o godzinie 16:00. I przez godzinę tam próbowała się dziewczyna coś z nim zrobić, o 17:00 włączyła, w końcu bateria, była informacja, że bateria była na wykończeniu. No i nawet nie próbowała się nigdzie dodzwaniać, no bo przecież widać się po prostu, czy jest jakaś możliwość, czy nie. 6 kwietnia Lizan, bo to był telefon Lizan, nie wiadomo za bardzo, która z nich dzwoniła, no tego to się nigdy nie dowiemy. O godzinie 10:26 znowu włączenie, wprowadzenie PIN-u, wyłączenie telefonu minutę później, znowu 13:37, naprawdę co do minuty, znowu próba połączenia, a iPhone jest martwy. I wydaje się, że w tym momencie Samsung też zaczął zdychać. Ostatnia próba w ogóle wykonania jakiegokolwiek połączenia to było 11 kwietnia, więc 10-11 dni po zaginięciu. No już były 10 dni. Dwie dziewczyny, bez żadnych zapasów, bez niczego. One tam poszły jak na wycieczkę taką po prostu. Jak na spacer. I przeżyły w dżungli tyle czasu. Bo musiały przeżyć, bo na dobrą sprawę te informacje to pokazują. No to 11 kwietnia o 10:51 włączenie telefonu. Bez wprowadzenia PIN-u słyszałam informację taką, że podobno PIN był wprowadzony błędnie, co być może sugeruje, że jedna dziewczyna już nie mogła, tylko druga próbowała i nie zna tego PIN-u zbyt dobrze, nie wiem, ale jeżeli był po prostu brak wprowadzenia PIN-u, no to można po prostu spróbować jakieś połączenie alarmowe, dokonać coś, cokolwiek tam zrobić na tym telefonie.
Nawet jak się tego pinu nie ma, bo połączenia alarmowe są przecież, nie wymagają jakiegokolwiek zalogowania się do telefonu. O 11:56 ten telefon w ogóle padł, był telefon wyłączony i nawet nie było prób jakiegoś łączenia się, no bo nie było zasięgu. Więc tak wygląda kwestia telefonów. Naprawdę czapki z głów za utrzymanie baterii przez tyle czasu. To jest 11 dni praktycznie, gdzie ten Samsung żył. Ten iPhone też żył bardzo długo. Naprawdę bardzo oszczędnie gospodarowały tą energią. No i za konsekwencje dzwonienie w tych samych godzinach to jest naprawdę bardzo dobry pomysł i tego się można nauczyć, chociaż jak zwykle no tutaj w tym przypadku to nie zadziałało, ale to były trochę inne sytuacje. I teraz dochodzimy do rzeczy, która jest taka najbardziej chyba drastyczna, czy drastyczna, chyba taka przerażająca, i to przeraża w taki ludzki sposób, nie, że to jakieś potwory będą Wam wyskakiwać z ekranu, bo to nie o to chodzi, tylko jak usłyszycie tą historię tego, co znaleziono na tym aparacie, no to trochę tak ściska w gardle, wiecie, bo wygrzebano ten aparat, wygrzebano z niego zdjęcia, to wszystko było ładnie zapakowane i tak dalej, więc to jakoś się nie zniszczyło nawet, jak ten plecak przepłynął ileś tam rzeką. I się okazuje, że oprócz takich normalnych tam zdjęć, bo to normalne to było 2 po południu zrobione, 14. To z nocy na 8, z 8 na 9 kwietnia, ja Wam mówiłam, że tam przyjechali rodzice z ekipą poszukiwawczą, to była pierwsza noc, kiedy rodzice razem z ekipą poszukiwawczą spędzili właśnie w tej dżungli. I między 1 a 4 rano wykonano 80 zdjęć z tego aparatu, 77 zdjęć jest kompletnie czarnych. Tak zostało to podane, te zdjęcia nigdy nie zostały jakoś tam przekazane publicznie, nie zostały opublikowane. No bo nie ma po co, jak są czarne, to czarne. Ja rozumiem, że tam są jacyś specjaliści, którzy sprawdzają, że na pewno są czarne, tam coś widać. Natomiast 3 zdjęcia, coś tam widać. Jedno z tych zdjęć to pierwsze to takie najmniej jakby już szokujące, tak bym powiedziała, czy najmniej interesujące. No ono było pokazane tylko i wyłącznie w programie telewizyjnym. Jeżeli będziesz szukać tych zdjęć, to nie ma takiej wersji jakoś nigdzie opublikowanej, która jest w lepszej jakości. I widać, że po prostu to są włosy Chris prawdopodobnie, no bo ona była rudawa. Też teorie są na ten temat, była Chris zrobiła zdjęcia przez przypadek, czy to Lizanne robiła te zdjęcia, to nie ma znaczenia. Wiadomo, że Chris funkcjonowała, to wtedy jeszcze musiała być jakoś tam cała w miarę, znaczy na pewno była cała i żywa, to jest jedno, przynajmniej nie wiadomo, czy cała, ale jakoś tam żywa na pewno. No i teraz dochodzimy do takich zdjęć, które po prostu ludzie sobie przekazują, to tak jak w ramach opowieści horrorystycznych. No więc pierwsze zdjęcie, ludzie się tam doszukują, właśnie widziałam bardzo dużo komentarzy na temat tego, że ono jest takie straszne. Ponieważ widać tam kawałek skały, widać taki jakiś patyczek z przywiązanymi fragmentami reklamówki. Bo to jest reklamówka, więc sprawdzili, że ta reklamówka to była, to podobne reklamówki były w ich pokoju, tam domu, z jakiejś tam sieci sklepów holenderskich. No i wszyscy się zastanawiają, do czego im to służyło. Co to w ogóle miało być, czy to miało jakieś sygnalizować, czy coś takiego. Nie sądzę, żeby to było do sygnalizowania, bo do sygnalizowania to nie za bardzo. Natomiast myślę, że to po prostu dziewczyna albo zrobiła, po prostu zabijały czas, no już tam były ponad tydzień w tej dżungli. To można zwariować, to cokolwiek się robi, może jakieś tam, żeby zająć ręce i czas, albo po prostu do odganiania komarów, więc ja nie widzę w tym jakiegoś wielkiego szoku i przerażenia, po prostu coś tam sobie robiły i tyle. Może miało to jakieś głębokie zastosowanie. Jeżeli pytacie, nie, nikt tego nigdy nie znalazł. To nie wiadomo, gdzie to było. Gdzie te skały były, to oni niby znaleźli miejsce, gdzie te skały były, ale tak nie do końca. Znaczy, z jakąś tam prawdopodobieństwem, bo to jest tak zrobione, że to mogłoby być co druga jakaś tam jakaś skała, jakiś tam jakiś nasyp, czy jakiś tam fragment wąwozu. No i trzecie zdjęcie, które już naprawdę ludzie dorabiają takie teorie spiskowe. Widzą tam rzeczy, których już ciężko zobaczyć. Już tam pomijam, że ludzie rozświetlali to zdjęcie, widzieli jakieś tam potwory, jakieś tam historie. To ja sobie rozświetliłam to tak jak mogę. Znam się trochę na tym. Tam żadnych potworów nie ma. Jest tylko jedna rzecz, którą Wam pokażę, bo to jest ciekawe. To poproszę o Wasze komentarze, jakie Wy macie zdanie na ten temat. Mianowicie, jak to zdjęcie rozjaśnimy, to teoretycznie niektórzy widzą tam sylwetkę leżącej osoby,
Ludzie mówią, że to jest Lizan, która, no, istnieje taka teoria, że która z nich była ranna, raczej bardzo prawdopodobna, dlatego że one cały czas były w tym samym miejscu prawdopodobnie. Gdzieś tam przy rzece, ale gdzieś tam, żeby mieć dostęp do wody pitnej, były w tym samym miejscu. I musiał być jakiś powód, dla którego się nie ruszyły przez tyle dni, więc prawdopodobnie jedna z nich była ranna. I ludzie mówią, że to jest Lizan, ja mogę to powiększyć, hops. I widać coś, natomiast patrząc na to zdjęcie, to nie było robione super dobrą kamerą, to nie był ani żadnym jakimś super dobrym aparatem, to był taki głuptak, to nie był żaden Hasselblad, ani nic takiego, więc to zdjęcie nigdy w ogóle nie było dobre jakości, to był najlepszy skan, jaki mogłam znaleźć w sieci. Niby coś tam widać, ale moim zdaniem to po prostu może być złudzenie optyczne. Opinia wasza, jak myślicie, to bardzo proszę o komentarze. No i te zdjęcia, to widać, że po prostu dziewczyny robiły zdjęcia, po co je robiły? Prawdopodobnie, znaczy w teorii są oczywiście różne, znowu, co komentarz, to inna teoria spiskowa, że to odstraszały jakieś zwierzęta czy coś takiego, ale ponieważ właśnie w tej, w pierwszej nocy, to była pierwsza noc poszukiwań, to większość się przychyla właśnie do tej teorii, że one próbowały dać znać, jakoś tam dać znać do tej ekipy poszukiwawczej. Być może to poszukiwawcza ekipa nawet miała jakiś tam megafon, coś tam nawoływała. I wiadomo, że jak się weźmie aparat, zacznie strzelać w ciemności, no to się włączy flash i po prostu zacznie tam nadawać jakieś sygnały świetlne. I to też nie był głupi pomysł, tylko one musiały być w jakiejś takiej... No to jest dżungla. Dżungla na dobrą sprawę to nie przepuszcza tak za bardzo światła i głosu. Jeżeli ktokolwiek był w głębokim lesie kiedykolwiek, a szczególnie w nocy, to można sobie krzyczeć, bo to te drzewa tak wszystko tłumią. No i one próbowały tam się porozumieć jakoś, tak nadać jakiś sygnał, nie mogły pójść, więc na tym polegał cały dramat, mogły sobie krzyczeć. Ale to, co jest takie najstraszniejsze w tym wszystkim i naprawdę chwytające za serce, to zidentyfikowali mniej więcej, gdzie one były podczas tych zdjęć. To prawdopodobnie były mniej niż kilometr od swoich rodziców. I rodzice tam byli, szukali, nawoływali, robili wszystko, co mogli, a one nie mogły tam dotrzeć. I wydaje mi się, że to jest chyba największy horror, że jesteście w dżungli, jest ciemna noc, jesteście tam już ponad tydzień. Jesteście tam wygłodzeni, zmęczeni, mokrzy, chorzy, może ranni i słyszycie nawet głos swoich rodziców i nic nie możecie zrobić. To jest tak straszne, że to ciarki przechodzą, jak się o tym pomyśli. To jest przepotworne. Natomiast no cud właśnie, że ten aparat się znalazł i tak dalej, i rodzice mogli się dowiedzieć, że one przynajmniej ich tam usłyszały może. Może usłyszały. Natomiast to też jest taka rada, bo to właśnie była taka kwestia, no, która no, jest druzgocząca. I wypowiadał się w jednym z artykułów, wypowiadał się taki pan, który był wojskowym, czy tam leśniczym, czy kimś takim. I powiedział, i to jest dobra rada dla wszystkich, którzy idą w jakiekolwiek góry, na jakiekolwiek wycieczki, albo nawet sobie w ogóle chodzą, to sobie kupić gwizdek. O, taki gwizdek. Wiecie, ile to kosztuje? To są jakieś grosze. Możecie to sobie zawsze mieć, nawet przyczepić do kluczy. Ja teraz nie będę gwizdać, ale jak się tym gwizdnie, to wiecie doskonale, że to słychać w promieniu kilometrów. Gdyby one miały ten głupi gwizdek za 25 centów, to może by je ktoś znalazł. I nawet nie o to chodzi, że ja myślę, że ktoś z was będzie zaginiony w jakiejś dżungli gdzieś tam w Panamie, bo nie sądzę, żeby większość moich widzów miało takie inklinacje, żeby pamiętać się po jakichś bezdrożach, a szczególnie tego typu, ale wiecie, z każdej takiej historii można się czegoś dowiedzieć, z każdej takiej historii można wyciągnąć jakieś wnioski, kupcie sobie gwizdek. Więc przejdźmy teraz do teorii spiskowych, do tego, co mogło się stać i czym jest cała ta wielka tajemnica. Spekulacji oczywiście było od groma, od historii, że ktoś się porwał, bo te staniki, a że ktoś się wykorzystał, że ktoś się gwałcił, że tam jakieś historie, ale to w ogóle jest niespójne, no bo na dobrą sprawę, po pierwsze te telefony, po drugie te zdjęcia, po trzecie to wszystko zostało znalezione w plecaku i to wszystko było ładnie poukładane. Była informacja, dlaczego ona nie nagrała żadnej wiadomości pożegnalnej, nie pisały jakichś listów, kocham cię, mamo, tato i tak dalej. No,
być może miały nadzieję, że przeżyją, albo miały taką nadzieję, jak jeszcze miał ten plecak, bo ten plecak został spłynięty rzeką, a nie wiadomo, czy one straciły ten plecak w momencie, jak już było po nich, czy jak na dobrą sprawę jeszcze żyły, bo to mogło, one mogły w tej dżungli jeszcze przetrwać. To tego nie wiadomo. Przetrwały tyle czasu, 10 dni, 11 dni. Być może miały jakieś tam źródło pożywienia, coś tam sobie znalazły, nie wiem. Była taka informacja właśnie, że może spadły z klifu, bo tam były jakieś takie, z klifu, no to za dużo powiedziane, ale z jakiegoś tam nasypu skalnego po prostu. I mogły spaść właśnie do koryta rzeki, albo jedna z nich. 1 kwietnia, ja właśnie mówiłam, że one zaginęły 1 kwietnia na tym szlaku. I tam jakaś taka para się wypowiadała, że była sobie para turystów, która chodziła po tym szlaku i oni mówili, że właśnie koło tam 3-4 usłyszeli jakiś krzyk, ale gdzieś tam z boku, ale nie zareagowali. I tylko to też jest takie właśnie dziwne, bo jeżeli usłyszeli krzyk i oni usłyszeli ten krzyk, a później parę godzin później, 5-6 godzin później wyszła ekipa poszukiwawcza, to by je znaleźli. A jeżeli ktoś będzie mówił, że ci turyści powinni pomóc, nie schodzi się ze szlaku, nie w dżungli tropikalnej, jak się nie zna okolicy i się nie biega, bo nie wiadomo co to za krzyk, to równie dobrze mogła być jakaś, jak wiecie, czasami małpy, albo na przykład jak sobie nawet słyszycie lisa, jak krzyczy, to po prostu jest bardzo podobne do krzyku człowieka, więc to nie jest dobry pomysł, żeby się tam gdzieś pchać w jakieś chaszcze, bo się coś usłyszało. Oni twierdzili, że coś usłyszeli, nie wiadomo czy oni tak twierdzili, czy na pewno coś usłyszeli, czy im się wydawało, tego też nie wiadomo. Natomiast są takie kilka takich rzeczy, które się nie zgadzają i które wydaje mi się, że są bardzo, bardzo ciekawe. Po pierwsze, to są bardzo niespójne zeznania świadków. Jak już mówiłam, w ogóle nie wiadomo, jak one dotarły na ten cały szlak. Nie wiadomo, co się z nimi działo przez parę godzin 1 kwietnia, a to jest miasteczko, tam jest sporo turystów, ale nie aż tyle, żeby nie zauważono, że na przykład dwie młode dziewczyny sobie wzięły autostopa, czy wzięły taksówkę, czy coś tam. Tam ktoś powinien wiedzieć, jak one dotarły na ten szlak. Właścicielka szkoły, Amerykanka, tej szkoły językowej, której one miały uczyć, ona przysięga na wszystkie świętości, że ona z nimi 1 kwietnia rozmawiała o godzinie 1, znaczy 13. To jest niemożliwe, bo na dobrą sprawę są znaczniki czasowe i na zdjęciach z aparatu, i są znaczniki czasowe, jeżeli chodzi o telefony. Tam był pierwszy telefon alarmowy wykonany o godzinie 4 po południu. Nawet jeżeli powiemy, że okej, to ustawiły źle kamerę i że ta kamera miała złą datę, to już telefony nie mają złych dat. No to się nie klei, więc nie wiem, czy pani właścicielka szkoły może jakieś problemy, może się mylą daty, godziny, nie wiem o co chodzi. Jest jeszcze takie dość szokujące takie zeznanie świadka, bo przy tym szlaku jest taka ni to gospoda, ni to kawiarnia, ni to takie schronisko, takie miejsce, że tam można sobie wejść coś zjeść. Mówią niby kawiarnia gdzieś tam. I właściciel tej kawiarni powiedział, że właśnie o godzinie 15:30 zobaczył dwie dziewczyny, właśnie jedna z nich była bardzo wysoka, była brunatką, druga była ruda i były bardzo zmęczone, właśnie wyschodziły z tego szlaku i się pytały, jak można dojść do gdzieś tam na początek tego szlaku, tam gdzie przyjeżdżają jakieś autobusy, bo on tak jest trochę na uboczu, jakby tam przy jakiejś tam innej trasie. I one go znalazły i on powiedział, że wiecie, że to jest kawałek drogi, jest godzina już późna, to jest tam godzina drogi przynajmniej, więc ja wam mogę zamówić taksówkę. I nie wiadomo, czy one go nie zrozumiały, czy hiszpański podobno był beznadziejny, więc nie tam był problem komunikacyjny, ale one stwierdziły, że one pójdą piechotą i wróciły na szlak. I teraz jest cały problem, bo jak on je opisywał, w sensie, że tam twarz, kolor oczu, kolor włosów, to się wydawało, że to one. Ale jak on zaczął opisywać to, co one były ubrane, to się kompletnie nie zgadza z tym, co jest na zdjęciach. Bo on mówi, że jedna miała tylko czarne leginsy. To się nie zgadza. Więc nawet nie wiadomo, czy to są te same dziewczyny, czy nie, bo dla tych Panamczyków to biali to mogą być tak niekoniecznie w ogóle rozpoznawalni za bardzo, że po prostu dwie dziewczyny to dwie dziewczyny, to może myślą, że te same, to też nie wiadomo kto, bo próbowano te dziewczyny znaleźć, coś nie znaleźli. To też jest takie, też do niczego nie pasuje, bo o 15:30 wracać na szlak w góry, który się nie zna, to jest bardzo głupi pomysł. I to chyba wie każdy, kto kiedykolwiek po górach chodził, że to nie jest najlepszy pomysł w ogóle.
bo to za chwilę zapada zmrok, to jest dżungla, to są lasy tropikalne, jak mówię, to nie jest fajne i bardzo łatwo się zgubić i nie chodzi się po górach w nocy, nie chodźcie po górach w nocy, ja Was bardzo proszę. No i taka kolejna rzecz, już ostatnia, jeżeli chodzi o takie właśnie kontrowersje i teorie spiskowe, to jest to, że właśnie mówiłam, że znaleziono kości nogi. Nie pamiętam czyje, chyba Lizany. To właśnie była taka dyskusja, że może jednak żyją, bo to tylko noga, tam prawdzie było żebro, ale to może tam tego, że tam chociaż jedna żyje. No i z te kości nogi to w ogóle była, to jest niesamowita sprawa, dlatego że te kości miały coś takiego, że tam, ja też nie znam się na tym, bo nie jestem biologiem, ale podobno z samej kości można wyczytać, że był stan zapalny mięśni, więc ona musiała, czy tam miała złamaną nogę, się wdała infekcja, czy wąż się ugryzł, czy coś tam się stało, że po prostu był ten stan zapalny, że jest jakaś tam degeneracja komórek w kości, jeżeli ten stan zapalny jest mocny. Nie wiem, jeżeli ktokolwiek z Was zna się na medycynie, to bardzo poproszę o komentarz, bo nie wiem, jak to działa, czy to rzeczywiście można to wyczytać, czy nie. Natomiast jedna z tych ciekawostek, że to właśnie jedna kość, to tam właśnie była taka w takim stanie, i jeszcze znaleźli jedną kość nogi, tej samej, która była wyczyszczona do białego, kompletnie. I cały problem jest taki, że oni to przebadali i wychodziło na to, że ta kość została w ogóle poddana jakimś działaniu chemicznemu. I żadne zwierzę, w ogóle żadna istota, która żyje w tych lasach, nie, tam jest dużo w ogóle trujących takich zwierząt. Tam raczej ani puma by się na niej nie rzuciła, nic takiego, tylko raczej, jeżeli coś by im się stało, to mógł albo ich pająk ugryźć, bo tam to takie duże, wielkie pająki. Albo wąż. To były największe zagrożenia, które były akurat tam w tym rejonie. Ale nic po prostu, mrówki, nic tam by, nie ma takiej mocy sprawczej, żeby te kości tak wyczyścić. I oczywiście ja się zgadzam, że ciało się tam zupełnie inaczej, jest dekompozycja zwłok w warunkach tropikalnych, właśnie w takim upale i w dżungli, bo to bardzo szybko idzie. Natomiast no, to było takie bardzo, bardzo dziwne, bo chemikalia, jakie chemikalia, to jakiś tam, jakim cudem coś takiego się zdarzyło i właśnie tylko do fragmentu kości, a nie do wszystkich. I do dzisiaj to pozostaje zagadką, bo nikt właściwie nie wie. Wykluczono oczywiście udział jakiegoś mordercy, jakiejś osoby trzeciej, no bo to jest bez sensu wziąć dziewczyny, porywać, dawać im dzwonić z telefonu, bez sensu, robić zdjęcia. I na dobrą sprawę później wziąć jedną kość i tam posypać, czy oblać kwasem, czy co oni tam myśleli, bo to już jest paranoja, tak? Natomiast najbardziej prawdopodobne jest to, właśnie, że jedna z nich była ranna. Dziewczyny się nie chciały rozdzielać, to się nauczyły z filmów, z horrorów, że się rozdzielać nie wolno. I to nie było głupie. Znaczy, no nie było głupie, no może jedna by się chociaż ratowała, no ale niestety. Istnieje spora szansa, że właśnie był jakiś wypadek. One były cały czas gdzieś przy rzece. Musiały gdzieś być przy rzece. Gdzieś się tam dociągnęły do koryta rzeki. Zresztą, jak widzieliście te zdjęcia wcześniej z wycieczki, to szły takim korytem rzeki, więc to tam ten szlak właśnie przecina taką rzekę. I mogły być też chore, bo jeżeli napiły się wody z tej rzeki, pierwszego czy drugiego dnia zresztą, to mogły być chore od ręki, bo ta woda wygląda na czystą, a tam jest dużo jakichś bakterii, jakichś pasożytów i tak dalej. Tam można leżeć przy tej wodzie praktycznie cały czas, w siebie ją wlewać, a się będzie odwodniony. Kto wie, ten wie. Więc to no, istnieje spora szansa, że mogą popełnić ten błąd, bo one nie były przygotowane właśnie, żadnych tam rurek do picia wody, żadnych jakichś takich specjalnych, że to po prostu poszły sobie na wycieczkę. No, nawet nie wiem, czy nóż miały, wątpię w to. No i na dobrą sprawę, że właśnie mogły spać, że coś takiego, a jaki był ich koniec? Ostatni taki artykuł był, który to wyjaśniał, to znaczy wyjaśnić tego do końca nie można. To póki się nie znajdzie wszystkich fragmentów zwłok, czego się prawdopodobnie nigdy nie zadzieje, no to jeżeli były przy korycie rzeki, to też jest nauka na przyszłość. Jak ktokolwiek będzie chciała łazić po lasach tropikalnych podczas deszczu, te rzeki potrafią tak wezbrać, że z mojego strumyczka nagle robi się wielka powódź i one się mogły po prostu utopić razem z tym plecakiem. Mogły się obudzić już w wodzie, mogły pójść spać na lądzie i mogły się obudzić w wodzie. I to jest chyba takie drastyczne, że
że niestety, no, dziewczyny przetrwały bardzo długo. Są takie, tak ludzie liczą, że przynajmniej jedna tam dożyła, tam nawet do 21 dnia. To jest bardzo dużo. Dziewczyny, które nigdy wcześniej w takich warunkach nie funkcjonowały, które nie miały, nie wiem, że one miały jakieś przeszkolenie, nie wiem, wątpię, żeby miały, ale jest to godne podziwu. Tylko niestety nie ma tu szczęśliwego zakończenia. Więc rodzice cały czas próbują dociekać, mają specjalną fundację, też link na dole na ten temat, można tam się więcej dowiedzieć. Rodzice się pogodzili, że córki nie żyją, oczywiście. Był jakiś tam nawet pogrzeb, jakieś złożenie tych szczątków, to co mogło być, to zostało złożone. Natomiast no dalej jest zagadka, co się stało. Tam nie ustają te poszukiwania praktycznie, więc jak ktoś chce się dołożyć, to się może dołożyć grosika, żeby tam, bo oni tam zbierają na jakieś tam dodatkowe wyprawy. No i tyle, no. I to wam chciałam powiedzieć, bo takie właśnie lato mamy. Ludzie chodzą na różne wyprawy. Nie właśnie bez sensu. Właśnie bez sensu, bo nigdy nie wiadomo, co was spotka. I kupcie sobie gwizdek. No dobrze. I to by było na tyle w dzisiejszych kryminalnych historiach. Mam nadzieję, że wam się podobało. Przepraszam, że nie miało to z wielkiego związku ze Stanami Zjednoczonymi, ale przynajmniej mieliśmy amerykańską nauczycielkę ze szkoły. Przynajmniej tyle. Trzymajcie się bardzo. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia niedługo. Zalajkujcie, zasubskrybujcie, podzielcie się. Do zobaczenia. Miłego dzionka. Pa, pa.